Cześć, witajcie, z tej strony Robert. No i może dzisiaj byśmy podsumowali sobie trochę tych plotek o Samsungu Galaxy S6. Od razu tylko wspomnę, że wszystko co poruszymy, to tak naprawdę jesteśmy jakby w sferze domysłów. Te rzeczy, które gdzieś ja wiem, postaram się ich po prostu nie potwierdzać, nie zaprzeczać, nie brać ich w ogóle pod uwagę, z tego względu, żeby po prostu tutaj nie mieszać. Skupmy się na plotkach i na tym, co gdzieś tam pojawiło się w sieci. Moim zdaniem najlepsze, na pewno najśmieszniejsze, co się pojawiło, to te zdjęcia tak zwane, że tak powiem, łazienkowe, jeśli chodzi o ramkę i jakby sam korpus urządzenia. No dobra, prawda jest taka, że obojętnie na co spojrzymy, na jakie zdjęcia, jakie rendery, na to co wyciekło, jeśli chodzi o ramkę i domysły, jeśli chodzi o budowę, wiemy jedno, na pewno nie będzie plastiku, tak? Pierwsze urządzenie w sensie z flagowców, które nie będzie miało jakby tyłu plastikowego, to na pewno. Czy to będzie metal, czy to będzie szkło, tego jeszcze nie wiadomo. Znaczy nie, no na pewno wiadomo, bo jeżeli chodzi o Samsung Galaxy S6, to zapewniam Was, że telefon już dawno temu, na pewno kilka tygodni albo i miesięcy temu, był gotowy, jeśli chodzi o finalną wersję. Bo proces jakby testowania urządzenia w momencie, kiedy on się, zanim on się pojawi, jest bardzo długi, więc ta obudowa jest na pewno i testowana przez pracowników, tak dalej, i to wszystko jest sprawdzane, więc to nie jest tak, że nie wiem, że 3 tygodnie przed, czy miesiąc przed rozpoczyna się produkcja Samsunga Galaxy S6. Jakby wersja kompletna jest dużo wcześniej i tu musicie mi uwierzyć. Okej, jeśli chodzi o tą budowę, no to faktycznie nie mamy żadnych zdjęć, jeśli chodzi o plastik, tak? Czyli wreszcie flagowiec, który będzie albo z metalu całkowicie, czy tam z aluminium, albo będzie miał z przodu i z tyłu szkło. Jeśli chodzi o to szkło z przodu i z tyłu, no z przodu okej, to powiedzmy, że oczywista oczywistość. Jeśli chodzi o tył, ja nie jestem tego zwolennikiem, no bo kurczę, to się będzie rysować niesamowicie, no bez folii się nie obędzie na 100%. A jeżeli ktoś będzie ryzykował użytkowanie takiego urządzenia bez folii, no to efekt właściwie będzie taki sam jak w przypadku wszystkich urządzeń Xperia, czyli no to będzie wyglądało po prostu po pewnym czasie bardzo słabo. To już przyznam szczerze, że wolę ten plastik, nawet taki błyszczący, który po prostu, no może aż tak od razu nie złapi tych rysek, bo szkło na pewno będzie się rysować i jeżeli uda nam się zarysować tylną klapkę w takim plastiku, to w szkle tym bardziej na pewno, a nie chcę mówić, co się stanie, jeżeli to urządzenie upadnie. No dobra, skupmy się na tych zdjęciach, które tutaj widzimy. One już jakiś czas temu były opublikowane, zresztą gdzieś tutaj powinniśmy mieć na początku lutego, więc 2 tygodnie temu, i generalnie co widzimy? Po pierwsze, na pewno widzimy aparat, który jest centralnie i dioda LED, która będzie z boku jakoś. To może być prawdopodobne jakby ułożenie tutaj tych komponentów z tyłu. Chociaż wiele osób mówi, że ta ramka wygląda bardzo podobnie do iPhone'a oczywiście. I gdzieś tutaj no, można się dopatrzeć jakby tych podobnych rozwiązań. No ale pamiętajcie, mamy tutaj micro USB, a nie to złącze Lightning, więc wygląda to inaczej troszeczkę. Te takie wstawki to są takie charakterystyczne trochę dla Samsunga, więc podejrzewam, że no coś tutaj może być na rzeczy. Dodatkowo mamy oczywiście miejsce na kartę. No podejrzewam, że to jest wejście na kartę z prawej strony, jeśli chodzi o telefon po prostu. W przypadku Samsunga, tak jak mamy w serii A, czyli wejście na kartę nano SIM i micro SD. Więc podejrzewam, że pod tym względem chociażby nie jest to obudowa od iPhone'a. Okej, dziwnie wygląda, ale oczywiście te jakieś dziury, które tutaj się pojawiają tak dalej, to są wszystko miejsca, gdzie przychodzą jakieś dodatkowe elementy, o których nawet nie zdajemy sobie sprawy albo nie myślimy. No na pewno będzie urządzenie cienkie, tak? Tutaj nie sądzę, żeby Samsung jakby zrobił po prostu, nie wiem, dużo grubsze urządzenie niż w przypadku, nie wiem, A3, A5. Myślę, że będzie gdzieś to w tych samych granicach, gdzieś tam 6,9 mm, więc jakoś to powinno tak wyglądać. Dobra, jeśli chodzi o, no oczywiście wiadomo, już gdzieś tam prawdopodobnie będziemy mieli Samsung Galaxy Edge również, oprócz szóstki. Nie wiem, jak to się będzie nazywało, czy to będzie się nazywało S6 Edge, czy jak. No bo nie może to się nazywać chyba Galaxy samo Edge, no bo to jakby trochę zrywało, że tak powiem, jakby z nazewnictwem. Mamy
Note'a Edge, tak? Nie ma Note 4 Edge, ale jest Note Edge, więc tutaj powinno być Galaxy S Edge. Nie mówię, że konkretnie S6, ale tak to powinno wyglądać, przynajmniej biorąc pod uwagę jakby no, dotychczasowe nazewnictwo, chociaż w tym roku wszystko się zmienia, więc może i w tej kwestii sporo rzeczy się po prostu zmieni. No i dobra, gdzieś tam ta specyfikacja, którą się spodziewamy, no na pewno będzie albo 16, albo 20 megapikseli, no tu się nie oszukujmy, nie ma jakieś nie wiadomo, no nie wiadomo jak można się nie domyślać tutaj, no po prostu każdy, kto śledzi specyfikacje danych urządzeń, jest w stanie sobie przewidzieć pewne jakby elementy, które mogą pojawić się w telefonie plus minus, tak? No wiadomo, że nie będziemy mieli ekranu Full HD, skoro mieliśmy w Note'cie już QHD, więc to jest jakby proste do przewidzenia. Myślę, że nie będzie też aparatu 16 megapikseli, tylko spróbują dołożyć coś więcej i będzie koło tych 20 megapikseli. Jeżeli nie będzie 3 GB pamięci RAM, to będzie w ogóle coś śmiesznego, ale myślę, że już jeśli chodzi o S5, powinno być 3 GB moim zdaniem. Ale mimo wszystko sądzę, że S6 już raczej nie popełnią tego błędu. No i liczę na aparat taki co najmniej 5 megapikseli, jeśli chodzi o przód, do robienia selfie, tak? Skoro seria A po prostu jest do tego stworzona, to nie sądzę, żeby kupując flagowca byśmy byli pozbawieni tej takiej funkcji, gdzie Samsung tam się chwalił po prostu tym rozwiązaniem, jeśli chodzi o właśnie te aparaty do selfie, więc myślę, że ok. Jeśli chodzi o te benchmarki, które wyszły z Antutu, wiele osób mówi, że to jest właśnie wersja Edge. Z tego względu, że mamy tutaj to 925, tak, a 920 to powinno być S6. Powiem wam tak, nie mam pojęcia, jeśli chodzi o nazewnictwo. W każdym razie, jeśli chodzi o rozdzielczość, którą tutaj mamy, pamiętacie, chociażby w recenzji, dam wam tutaj linka, do Note Edge. Pamiętajcie, że w Antutu, który no już w pewien sposób był dopasowany, że tak powiem, do Edge'a, do Note Edge, pamiętajcie, jaka rozdzielczość się wyświetlała, jeśli chodzi o właśnie testowanie grafik w Antutu? Nie 2560x1440, tylko 2560x1560, tak? Tam była taka różnica, czy tam 540, tam była taka różnica, że jakby część tego paska bocznego, ona po prostu była brana pod uwagę, więc to jest istotna kwestia i dlatego myślę, że jak już to jest, to tutaj jakby specyfikacja i wyciąg z Antutu bezpośrednio tutaj z S6, a nie z Edge'a, bo w Edge'u byłby po prostu brany pod uwagę ten wyświetlacz boczny, część, kilkadziesiąt tych pikseli na pewno z boku. Jak to będzie wszystko wyglądać, no dowiemy się już niedługo. 1 marca powinno być wszystko jasne. Podejrzewam, że i tak z 2-3 dni wcześniej wszystko wypłynie, gdzieś tam ktoś gdzieś tam na standach zrobi zdjęcia, więc z pewnością się dowiemy. Zresztą tak było z F5, gdzie niby były zdjęcia Gear w dwójek, Geara 2 Neo i Gear Fita, a tak naprawdę chodziło głównie o S5, że mamy zdjęcia S5 w tle. Jeśli chodzi o kolory, wyciekły też te kolory, nie wiem gdzie tutaj, czy je gdzieś tutaj widać będzie, ale jeszcze może tutaj przejrzę. Ale były takie trzy kolory, które no nie do końca były, że tak powiem, ciekawe. Chyba tutaj nie mam tego nigdzie pod ręką. Jeśli chodzi o te trzy kolory, tam no nie było czarnego, tak? Był taki biały, złoty, taki granatowy i taki zielonkawy, jak w stylu Windowsa chyba 95. No ten zielony to w ogóle, jeżeli to się sprawdzi, nie będzie czarnego, no to ja oczywiście będę chyba brał granatowy, ale brak czarnego to nie jest dobre rozwiązanie moim zdaniem, a wprowadzanie takiego zielonkawego, no to też jest taka słaba propozycja mimo wszystko. Jak to wyjdzie, to zobaczymy tak naprawdę. No, mam nadzieję, że już niedługo się dowiemy coś więcej. Pewno z każdym dniem będą wyciekały kolejne rzeczy. Tak czy siak, na pewno muszę wam powiedzieć, że z tego co ja wiem gdzieś tam, i to jest taka tendencja. Wiele osób była niezadowolonych z S5. I rzeczywiście gdzieś tam no po prostu no może nie spełnił oczekiwań tak idealnie. S4 była chyba lepiej przyjęta i wygląda na to, i tak chyba rzeczywiście jest, że co drugi Galaxy S jest naprawdę fajny.
S3 była słaba, S5 też nie do końca chyba, jednak mimo wszystko, według użytkowników przynajmniej. S4, no i teraz S6, a przede wszystkim S2, która do dzisiaj jest chyba w sercach wszystkich. Wychodzi na to, że po prostu S6 może zawojować troszkę i rzeczywiście okaże się czymś więcej niż po prostu kolejną S. Po prostu kolejnym Galaxy S. No dobra, dajcie znać, co wy myślicie, czy to się wszystko potwierdzi, czy nie, jakie są wasze spekulacje, co wy myślicie, może znaleźli się coś ciekawszego. Dajcie znać, jestem ciekawy, jak to w waszych oczach wygląda. Trzymajcie się i pozdrawiam. No i zobaczymy, może już niedługo, jak naprawdę będzie wyglądał i jak będzie się prezentował Samsung Galaxy S6. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.